Nie ma. Tak, czyli w takim razie pan... Tak, rozumiem, ale w każdym razie na szczęście jest pan poseł Marek Poznański z ruchu Palikota. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałkini, panie ministrze, Wysoka Izbo. To, co tutaj usłyszałem przed kilkoma minutami z ust pana ministra, dla mnie to jest koncert życia. Jako młoda osoba, która wchodzi w dorosłe życie, to, co usłyszałem, to jest jakaś farsa, porażka. Panie ministrze, w tym miejscu, gdzie pan stał i przemawiał, mówił, jak to młodym ludziom w naszym kraju jest dobrze, powinien stać premier i te swoje wszystkie obiecanki tutaj przedstawić. Obiecanki, których nie zrealizował. Wracając do pańskiej wypowiedzi, do tego koncertu życzeń, pomijając fakt, że żadnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości nie ma na sali Prawa i Sprawiedliwości, który obiecywał 3 miliony mieszkań dla młodych ludzi. A co młodzi ludzie dostali od Prawa i Sprawiedliwości? Figę. Co dostali od Platformy i PSL-u? Figę. Mówił pan tutaj o stażach. Niestety rzeczywistość jest inna. Pan jako wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego powinien wiedzieć, iż wiele placówek powiatowych urzędów pracy jest obsadzonych przez członków PSL-u, którzy handlują stażami. Niestety tak jest. Kilkanaście interwencji miałem w kwestii stażów, bo ludzie przychodzą, młodzi ludzie, absolwenci szkół i wprost mówią, panie pośle, czy można coś załatwić? Są pieniądze na staże, ale urzędy pracy nie chcą dawać. Niestety trzeba interweniować, dopiero po kilku interwencjach ludzie dostają staże. Trzeba się zapisywać chyba do państwa partii, żeby dostawać staże i dostawać pracę. Pomijając fakt, że pieniądze, jakie się otrzymuje, pracując pełny wymiar godzin na stażach, to jest w ogóle jest jakaś porażka. Panie ministrze, czy utrzymałby się pan, dajmy na to, za kilkaset złotych miesięcznie? Za kilkaset złotych ze stażu? Dajmy na to stancję, wynajęcie stacji czy mieszkania, o których pan tak pięknie mówił. To jest koszt około 1000-1200 zł w Lublinie. Pomijając fakt, jakie ceny są wysokie w Warszawie. Mówi się tutaj ze strony rządu, Platformy, PSL-u. Tutaj poseł z PO mówił, jak to pięknie rząd robi, jak to wielkie możliwości są stworzone przez PO-PSL w naszym kraju. Tylko panie pośle, dlaczego, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego na jedną kobietę w Polsce przypada 1,3 dziecka, a w Wielkiej Brytanii 2,8 dziecka urodzonych przez Polki. Skąd te zmiany? Jest taka cudowna zielona wyspa, ale chyba bardziej zielony jest mój garnitur niż ta wyspa pana premiera Tuska. Mówicie tutaj o kredytach dla młodych, tylko powiedzcie mi, dlaczego młodzi nie mogą sami decydować i kupić mieszkania w używanym z rynku wtórnego, tylko w nowym budownictwie. Taki kredyt dostać to jest męczarnia. Większość ludzi nawet się nie decyduje, żeby uczestniczyć w waszym przedstawieniu i korzystać z waszych pomocy, bo im się po prostu nie chce. Jestem tego przykładem, szanowni państwo, bo jako poseł na Sejm, po studiach, czy jeszcze jako nie piastowałem tej funkcji, po studiach od razu otworzyłem działalność gospodarczą. Bardzo dobrze, panie ministrze. Na otwarcie działalności Powiatowy Urząd Pracy pomógł mi, dał 12 tysięcy, co w ogóle jest kwotą śmieszną, bo nie da się w ogóle żadnej działalności stworzyć z tak małą kwotą. Wykorzystałem, tak. Wykorzystałem, trzeba korzystać. Dają, to bierz, biją, uciekaj, panie pośle. Natomiast mówicie o tej pomocy, ale prowadząc 2 lata działalność, mogłem tą działalność prowadzić jedynie dlatego, że płaciłem połowę składku ZUS-u. 30%. Tak, tak. Niestety większość osób zamyka działalność, swoją pierwszą działalność, dlatego że nie daje rady, po prostu nie daje rady. Pomijając ten fakt, proszę mi powiedzieć, jak młody człowiek chcący stworzyć rodzinę, a wiemy, że tą stabilizację dopiero daje dom, własny dom, nie jakieś to, co pan minister mówił, dopłaty na wynajmowanie mieszkań, bo każdy chce mieć swój własny, prywatny, na wyłączność dom czy mieszkanie, małe mieszkanie, ale własne, ciasne, ale własne, ale dostać kredyt w naszym kraju to w ogóle jest droga przez męki. Ja jako poseł na Sejm, proszę sobie wyobrazić, przy dochodach, jaki ma poseł, a absolwent, dajmy na to, miesięcznie ma dochodu, te pierwsze pobory 1500-1800 zł.
Jak może dostać kredyt na 30 lat, żeby miesięcznie płacić te 1200, 1100 zł? Jak ja jako poseł na Sejm przy dochodzie 7000 zł takiego kredytu nie mogę dostać? Panie ministrze, to co osoba, która zarabia 1500 zł miesięcznie, czy 1800, nawet 2000, ma powiedzieć? Przeważnie w bankach, czy przeważnie zawsze w bankach widzi środkowy palec. Tutaj poseł z PSL-u mówi, że straszymy, że rozwiąże się Sejm, to banki boją się nam dawać. Panie pośle, w ogóle no rzecz kuriozalna to pan mówi. Argument banku, powiem panu, jaki był w stosunku do mnie. Jest pan za młodą osobą. Młody człowiek chce dostać kredyt, jest pan za młodą osobą. Za krótko pan prowadził działalność gospodarczą. No i oczywiście funkcja kadencyjna, to co, o czym pan mówi. I najśmieszniejsze, że mówi to Bank PKO BP, Bank Polski. Jak Bank Polski może takie rzeczy, to oczywiście abstrahując moją osobę, może mówić młodym osobom, jest ktoś za młody. To kiedy młoda osoba to mieszkanie ma kupić? Wracając do tej dzietności. W tym roku rząd PO-PSL będzie mógł się szczycić. Nie zobaczymy, czy premier to powie, czy nie powie, bo w historii powojennej Polski będzie sytuacja, gdzie urodzi się mniej dzieci niż ilość osób, która zmarła. Już w tym roku, to są dane za pierwszą, dane Głównego Urzędu Statystycznego, pierwsza połowa tego roku, urodziło się 183 tysiące dzieci, 9 tysięcy mniej niż przed rokiem, panie ministrze. A zmarło 202 tysiące Polaków, to jest około 7,6 tysiąca więcej niż w tamtym roku. Jeśli te dane będą się utrzymywać, a będą się utrzymywać, bo z dnia na dzień ludzie nie urodzą 100 tysięcy więcej młodych Polaków i Polek, to urodzi się w tym roku 360 tysięcy dzieci, a umrze 400 tysięcy, czyli ponad 40 tysięcy w tym roku będziemy na minusie, a to będzie oczywiście procentować w przyszłych latach. Ja osobiście chciałbym mieć dzieci, ale nie mam warunków. Proszę mi uwierzyć, nie mam warunków w tym kraju. Nie mam. No kiwa pan głową. Okej, no mam warunki. No pan lepiej wie, czy mam warunki na to, żeby posiadać dziecko w tym kraju, czy nie. No, chyba nie wie pan, już nie będę tutaj się zagłębiać, czy ma pan dzieci, czy nie ma pan dzieci. Gratuluję. Mówi pan tutaj o pieniądzach na aktywizację. W większości przypadków te pieniądze są przejadane na jakieś dziwne kursy, które prawdę mówiąc później ludziom się nie przydają. Rozmawiałem z niejedną osobą, to jest sztuka dla sztuki, odbębnione, pieniądze na dojazdy, niedojazdy. Nic to nie daje w dalszym rozwoju człowieka w naszym kraju. Cóż, prawdę mówiąc, to co usłyszałem, powtórzę jeszcze raz. To są tylko życzenia rządu na to, żeby było tak, a nie inaczej. Powiem jedno. Dla Platformy Obywatelskiej i PSL-u najtańsza rodzina w Polsce to jest rodzina dla dzieci, bez dzieci. Najlepiej chcielibyście państwo, żeby nikt nie miał dzieci, nie byłoby problemu ze żłobkami, przedszkolami, kredytami, dofinansowaniami. A rzeczywistość, jaka jest, sami widzimy. Co najśmieszniejsze, nakłady naszego państwa na politykę prorodzinną są jednymi z najniższych w Europie. Trzeba sięgnąć do dnia dzisiejszego. To były jedne z najniższych w Europie. To proszę mi powiedzieć, dlaczego w Wielkiej Brytanii to jest najlepszy przykład? Mówi się o zmywakach, poseł z Platformy mówi, że ludzie przyjeżdżają do Polski z kapitałem i tutaj będą inwestować. Nie. Oni płodzą dzieci tam. I to Wielka Brytania ma korzyści z obywateli, którzy się tam rodzą, bo to są kolejne osoby, które będą napędzać gospodarkę brytyjską, a nie polską niestety. Nie wiem, dlaczego Donald Tusk ostatnio prezentował się pięknie, to prawdę mówiąc pan minister powinien prezentować się z tymi ojcami i ich dziećmi, pięknie mówił, jak to rząd odciąża rodzinę i stwarza im warunki. Nie stwarza żadnych.
Ludzie nie chcą jałmużny, tworzenia jakichś dziwnych programów, dofinansowywania, niedofinansowania, tylko chcą normalnych, klarownych, fair play warunków, dajmy na to z bankami. Ludzie sobie poradzą, spłacą sobie co miesiąc. Znam osoby, proszę mi uwierzyć, panie ministrze, są osoby, które zarabiają 1800 miesięcznie, chciałby kredyt wziąć nawet 1000 zł i sobie spłacać te swoje 4 konta. Nie chcą wynajmować, chcą mieć te swoje 4 konta i stabilizację. Szanowni państwo, to co usłyszałem z ust pana ministra, którego darzę szacunkiem, ale uważam, że powinien stać tu premier i powinien się wytłumaczyć młodym ludziom, którym obiecywał gruszki na wierzbie i śliwki na sośnie, dlaczego te jego obietnice nie są wdrażane w życie. Dlaczego ciągle obiecanki, cacanki, a głupie mu radość, a zero konkretów. Ruch Palikota nie przyjmuje żadnej tutaj informacji prezesa Rady Ministrów, którego w ogóle nie ma, tylko została ona przedstawiona w formie z ust pana ministra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.